Rok 2017 stanął pod znakiem spadków popytu na złoto w ujęciu globalnym. Jest to spadek mniej więcej około 13%. Paradoksalnie jednak z punktu widzenia dostawców fizycznego złota jest to rok bardzo udany. Z jednej strony dość mocne wycofanie się z rynku złota funduszy. Gdzie jest jednak spekulacja na wartości złota. Z drugiej strony spadek, dosyć istotny w branży jubilerskiej, ale to, co dostawców złota interesuje najbardziej, zanotowaliśmy bardzo wysoki wzrost sprzedaży i popytu na złoto inwestycyjne w Chinach, w Europie, w Turcji czy w Korei Południowej. I to są wzrosty kilkudziesięcioprocentowe. Można więc stwierdzić, że rynek złota w miarę się ustabilizował. Oznacza to przede wszystkim, że to. Klient indywidualny, te osoby, które uwzględniają złoto w swoich indywidualnych portfelach zwróciły uwagę na to aktywo jako bezpieczne, jako stabilne, jako dające wysoki potencjał nie tylko dywersyfikacji i ograniczania spadków na innych aktywach, ale jako aktywa, które może w perspektywie roku 2018 sięgać kolejnych szczytów. Złoto dało inwestorowi indywidualnemu zarobić 12% skali roku, wartość wyrażona oczywiście w dolarach amerykańskich. Więc z punktu widzenia każdego inwestora jest to nie tylko świetny sposób na zabezpieczenie własnych aktywów, ale również całkiem sympatyczna alternatywa względem obligacji czy lokat.